Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Mam na imię Alicja i jestem korporatorem online. Dzisiaj w ramach ekonometrii, a dokładniej prognozowania i symulacji, e, chciałam Wam pokazać metodę Holta. Metoda, model, jakkolwiek bym tego nie nazwał, nie jestem wykładowcą akademickim. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy w ogóle ta metoda u nas jest do zastosowania, najlepiej jest wygenerować wykres wartości, dla których robimy taką adaptację, dosłownie bym to tak nazwała. Jeżeli zaznaczymy te wartości, tutaj u nas to są, to w sumie też mogę już usunąć, to jest popełnione po niepotrzebnie mam to podwójnie, o tak bym powiedziała, zdublowane, więc e, dla tych wartości, dla których chcę zbudować e, wartości przyszłe prognoz i sprawdzić w ogóle, czy tą metodą Holta mogę to zrobić, e, zaznaczam te wartości i wchodzę w jakikolwiek, w jakikolwiek byśmy nie mieli wersji Excela, e, w kreator wykresów. Gdy pojawi nam się opcja wykresu, najlepiej zrobić liniowy i od razu zakończ. Wstępnie ja już widzę, że tutaj wartości układają się w sposób rosnący i dodatkowo w sposób liniowy. Gdy dodatkowo dodam do tego wykresu mm, linię trendu, typowo liniowego i sprawdzę jaki ma współczynnik determinacji to jak widać są tutaj wysoki czyli można powiedzieć, że trend liniowy aż w 90 prawie 6% wyjaśnia sposób zmienności, czyli tego jak się zmieniają wartości, to akurat płac, które chcemy analizować a więc już mogę powiedzieć, że ten, ta metoda holta model holta jak najbardziej ma zastosowanie, gdyż ona ma Właśnie e, powinniśmy ją używać, gdy model wykazuje, czy tam szereg e, czasowy wykazuje e, występowanie trwałej tendencji czasowej, którą możemy tutaj potwierdzić właśnie tym wykresem e, tego szeregu czasowego. Ja go na razie skasuję, bo on za dużo nam będzie zasłaniał. I teraz tak, e, metoda Holta jest tutaj zapisana w sposób e, bardzo taki symboliczny. Mamy składnik F i S. Składnik F, jak widać tutaj, zależy od poziomu alfa, czyli to jest symbol alfa, jak i od wartości rzeczywistej Y, jaka występuje w tym samym okresie czasu. Czyli Ft zależy od Y też w tym samym okresie czasu. Ale zarazem wartość F, ten składnik, zależy również od jej wartości tego składnika, ale z okresu wcześniejszego, plus wskaźnik S który jest wytłumaczony w drugim wierszu, ale też dla okresu o 1 wstecz. A sam wskaźnik S na okres T, bo mamy szereg czasowy, więc oznaczamy to symbolem T, zależy od samego parametru beta. I tu jest beta, i tu jest beta. Zależy również od wskaźnika F, który był w pierwszym wierszu, minus wartość tego składnika F z poprzedniego y, okresu, i od składnika sezonowości, który jest, czy tutaj od tych wahań, to już nie sezonowość, od tych wahań jakie są poprzedniego okresu. Czyli te dwa równania są potrzebne do wyznaczenia ostatecznie wartości prognozy, która jest oznaczona jako YT z gwiazdką. Jak ją liczymy zawsze? W ten sposób, którą tutaj mamy. Zapisany, czyli do składnika F z poprzedniego okresu dodajemy składnik S z poprzedniego okresu. Nie, że odejmujemy jeden, tylko to jest oznaczenie, że z poprzedniego okresu. Przy czym musimy założyć, że w tym momencie składnik F na pierwszy okres nie da się policzyć, bo byśmy potrzebowali wartość składnika F. Z poprzedniego okresu i S, którego oczywiście nie mamy, dla pierwszego okresu nie ma wartości zerowych. Startowymi jest wartość w tym momencie F tego, tej wartości rzeczywistej, a S jest liczone jako pierwsza różnica między wartością. E, m, różni, to jest jakby różnica między drugą wartością rzeczywistą. Y, a składnikiem F, który był dla pierwszego okresu. E, tak samo już tutaj e, wartość F e, dla drugiego wiersza jest liczony dokładnie ze wzoru, który tutaj mamy zapisany. A więc dosłownie powiemy w tym momencie, że alfa, które jest tutaj zapisane, przemnażamy razy y, który jest tutaj wartością rzeczywistą. Dodajemy do tego 1 minus. Ta alfa, która tutaj została wpisana, zamykamy nawias, mnożymy razy e, suma F, które było <laughs> okres wcześniej, plus S, jakie było okres wcześniej. To, co tutaj e, po zamknięciu nawiasu uzyskamy, powinno być dokładnie takie samo, jak ja przed chwilą, które osiągnęłam, a składnik S zgodnie z tym wzorem, który tutaj został policzony. To jest beta, które jest wpisane, razy i co? Czytamy f, które przed chwilą policzone, minus f z okresu wcześniejszego plus, otwieram nawias, 1 minus z powrotem, beta, razy s, które było w okresie wcześniejszym. OK. Więc jest to policzone, i jak podejrzymy formułę, wartość prognozy na drugi okres jest wynikiem dodania wartości F i S, jakie było okres wcześniej. I tą formułę na pewno możemy sobie przeciągnąć w dół do ostatniego okresu prognozowania. I teraz ja bym Wam tak powiedziała, żeby ciągle było odwołanie do alfy, która znajduje się w komórce u nas E2 i żeby ciągle było odwołanie do komórki E3 w którym znajduje się wartość S dobrze jest tą komórkę E2 i E3 usztywnić a więc wchodzimy gdzieś w środek tego zapisu E3 i E2 wciskamy klawisz F4 i będzie ten element zablokowany co to nam da to, że po przesunięciu w dół z tym krzyżykiem wartość naszej formuły e, ciągle będzie odwoływała się do wartości f i s wcześniejszych, ale jednocześnie do poziomu A, beta i alfa, które e, stoją ciągle w tych samych komórkach. E, dlatego tutaj ciągle przesuwając e, o, przy tych zablokowanych wartościach w dół. Otrzymujemy stałą formułę, że alfa i beta to jest stąd, a S i F to są wartości ciągle przesuwane w dół, e, i wszystko jest poprawnie. Dlatego wartości prognoz możemy tutaj, o, przejechać w dół i e, jeżeli w, analizowaliśmy 14 na przykład lat w zakresie płac od 2000 roku e, aż do 2001 2014 i widzę, coś tu mamy, problem chyba z numeracją. Nie. E, aha, dobra, wszystko jest ok. To w tym momencie mamy wartości tak zwane w okresie e, e, tym badanym komórki zaznaczone tutaj kolorem żółtym są to już wartości prognoz na kolejne lata, czyli na kolejne dwa okresy czasu. Nie jest zawsze tak, że te dobrane przez nas w sposób losowy wartości alfa i beta, które oczywiście muszą spełniać warunek posiadania wartości od zera do jedynki, dowolne ułamkowe, Dają wartości najlepszych y, prognoz dopasowanych. No bo zobaczmy tutaj na wykres, gdzie mamy szereg wartości rzeczywistych i tych naszych y, wygładzonych, to nie zawsze jest tak, że jeżeli wpiszę tu na przykład z ręki 0,9, a tutaj 0,4 no to już występują większe lub mniejsze odchylenia, nam zawsze zależy na tym, żeby wartości rzeczywiste. E, były bardzo zbliżone, znaczy, żeby te wartości wyprognozowane tutaj były bardzo zbliżone do wartości, e, które faktycznie zostały zaobserwowane. E, I żeby to uzyskać, taki odpowiedni dobór alfa i beta, my musimy e, na przykład albo dobrze zgadnąć, powiem wprost, albo e, policzyć już tak od razu e, różnicę między wartością rzeczywistą a wartością prognoz. E, czyli dosłownie 760 minus 760 to nie, ale 7, 800 e, minus 820, tutaj policzyć te różnice, ale podniesione do kwadratu, przeciągnąć formułę, że policzyć wszędzie tam, gdzie się da i e, łącznie z, e, z takich różnic podniesionych do kwadratu policzyć średnią. My nazywamy taki e, błąd średnim kwadratowym błędem prognoz wygasłych. ja bym to powiedziała, że to jest odchylenie standardowe reszt z modelu, krótko mówiąc, e, a potem e, to jest dopiero jeszcze jakby powiedzmy o, wariancję. Tak? to dopiero jest wariancja błędu między tymi wartościami rzeczywistymi a wartościami wyprognozowanymi, a potem wyciągamy z tego wszystkiego jeszcze pierwiastek i dopiero... Ten tutaj wynik nazywany pierwiastkiem średniego błędu ekspozycji prognoz wygasłych, inaczej RMSE z angielskiego, jeżeli policzymy pierwiastek z różnic, które były policzone do kwadratu, ze średnie z tych pierwiastków i wejdziemy w narzędzie zwane solwerem jako dodatek analizy danych i wpiszemy, że chcemy, żeby ten błąd był jak najniższy, Czyli wybieramy jego komórkę, zaznaczamy, że ma być jak najniższy, że to, co ma się zmieniać, to jest wartość alfy i bety, i wpisujemy w tym momencie, że nasze zmienne, tutaj parametry, które mają się zmieniać, dostosować do tego, żeby błąd był jak najniższy, muszą być w granicach od 0 do 1. Czyli piszemy, że oba parametry muszą być mniejsze, równe. Zróbmy tak. Ja to usunę i wam pokażę, jak to się zrobić robimy dodaj i zaznaczamy, że te dwie wartości nie mogą przekraczać jedynki, a najlepiej od razu, żeby na pewno nie było jeden, to 0,99. Dodać, że te dwa parametry muszą na pewno być większe ciut od y, zera i klikamy dodaj. Mamy te dwa ograniczenia na te dwa parametry, wiemy, że one mają ulec zmianie, że chcemy, żeby ten błąd był jak najniższy, czyli minimalny i klikamy opcję rozwiąż. Zwróćmy uwagę, że teraz przed optymalizacją, przed takim moim dowolnym strzelaniem z, z kapelusza, ile ma wynosić alfa i beta, wynosi 55,6 jednostek. Jeżeli kliknę teraz rozwiąż i wygeneruję raport wyników, przejdę do niego, to zobaczę w tym momencie, że błąd, jeżeli początkowo został wygenerowany na poziomie 55,6 to poprzez moją optymalizację został zmniejszony, już nieważne jak bardzo, ale na pewno zmniejszony do poziomu 52,8 i najlepsze możliwe wartości e, parametru alfa i beta powinny wynosić nie 0,9 i 0,4, a powinny wynosić 0,99 i 0,147. Wówczas osiągniemy najwyższe możliwe dopasowanie mierzone tymi błędami. Jeżeli błąd RMSE jest najniższy możliwy, no to możemy powiedzieć jednocześnie, że po prostu błędy są najniższe, a więc to dopasowanie jest najwyższe możliwe. Ja kończę omawianie metody HOLTA. Aha, jeszcze zapomniałam o jednym elemencie, jakim jest oczywiście prognozowanie na przyszłość. Jeżeli w tym momencie wiemy, że e, prognoza na przyszłość to jest wartość f e, z ostatniego okresu n plus t minus n. No co to jest t? t to jest ostatnia obserwacja, na przykład 14, a n to jest okres y, prognozowania. I y, od y, 14, od 15, czyli tego okresu prognozowania, y, który się zmienia, odejmuje 14, które jest w tym momencie stałe, i przemnażamy razy s. Czyli ja bym powiedziała licząc po kolei FN, czyli ostatnie N, ostatnie F przepraszam, dodaję do tego e, okres prognozowania, czyli to jest u nas 15, minus e, 14, jako ostatnia obserwacja z okresu badania, przemnażam to razy SN, czyli z ostatniego N tego okresu, to co nam wyjdzie, to jest wartość prognozy e, na przykład płac na 2015 rok metodą Holta e, i w tym momencie e, jest taki a nie inny wynik e, w złotych na ten okres. Jeżeli chcemy prognozować na więcej niż tylko jeden okres w przyszłość, my w tym momencie musimy znowu zastosować ten sam wzór, ale w tym momencie e, musimy pamiętać o tym, że zawsze bierzemy F na ostatni okres. Dodajemy do tego okres prognozowania 16, jego numer minus n jako ostatnia znana nam obserwacja i mnożymy razy ostatni s z okresu n i klikamy enter. To co uzyskaliśmy jest to wartość prognozy na 2016 rok metodą Holt'a dla płac. W złotych. Czyli byśmy powiedzieli, że mm, prognoza płac na 2016 rok wynosi tyle, a tyle złotych. Oczywiście domyślnie metodą Holta. Teraz na pewno już kończę omawianie tej metody Holta. Jeżeli potrzebujecie, zapraszam Was do oglądania innych pozostałych moich filmów. Gdy będziecie mieli potrzebę, zapoznajcie się z innymi filmami komentujcie moje filmy jeżeli jest taka potrzeba subskrybujcie kanał udostępniajcie filmy znajomym i zapraszam was do stworzenia swoich przykładów metody holta gdy przedźwiczcie tego więcej e, niż tylko obejrzycie ten jeden pojedynczy film na pewno bardziej zrozumiecie tą metodę zapraszam e, również do kontaktu ze mną jeżeli potrzebujecie piszecie e, maila na adres zadania myślnik, projekty małpęwp.pl e, Możecie również wejść na moją stronę internetową zadania myślnik projekty, w, w, e, projekty To jest oczywiście strona internetowa. Jak najbardziej e, zapraszam do korzystania z materiałów, które tam udostępniam.